Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie bardzo letnio-wiosenny obiad. Będą młode ziemniaki i surówka. Wszystko takie świeże, młode, chrupiące. Do tego można usmażyć sobie na przykład sadzone jajko. Dobra, tyle gadu, a więc zaczynamy. Najpierw musimy ugotować ziemniaki, ale ziemniaki nie możemy ugotować do całkowitej miękkości. Tylko tak, one muszą być delikatnie twardawe pod koniec. A dlaczego? Wytłumaczę Wam wszystko w trakcie dzisiejszego odcinka. A więc tak, do garnka przekładam ziemniaki. Młode ziemniaki najlepiej czyści się szczoteczką. Ja tak robię. Zalewam wodą i dodaję pół łyżki soli. Tutaj żadne czary, mary ani magia nie występuje, że ziemniaki wrzucamy na wrzątek czy wrzucamy sól na wrzątek. Ja robię to w ten sposób i ziemniaki również są miękkie i również są odpowiednio przygotowane na sól. Zawsze gotuję ziemniaki w ten sposób. Dobra, ziemniaki niech się gotują, a my zrobimy surówkę. Do surówki będę potrzebował kawałek młodej kapusty. Kroimy ją tak, jak najdrobniej potrafimy. Następnie wkroję jednego ogórka. Ogórka tradycyjnie wydrążam z pestek. Chodzi o pozbycie się jak najwięcej wody. Ogórek pokrojony. Teraz dodam troszkę szczypiorku. Następnie dodam kilka rzodkiewek. Rzodkiewkę kroję w pół plasterki. Chodzi o to, żeby było co chrupnąć i nie za cienko. Następnie wkroję taki mały pęczek natki pietruszki. I trochę koktajlowych pomidorków, które poprzekrajam na dwie części. Gotowe. Teraz zrobimy dressing. Do miseczki wlewam troszkę octu spirytusowego. Powiedzmy dwie takie stołowe łyżki. Wlewam również olej. Łyżek 3, może 4. Do tego dodaję łyżeczkę taką dużą prawdziwego miodu.
świeżo roztarty czarny pieprz. I sól. Przemieszajmy i nasza surówka jest gotowa. Jest młoda kapusta, są ogórki, rzodkiewka, pomidorki, po prostu cała gama smaków chrupiących, świeżutkich i pachnących. Surówkę odstawiam i nadal czekam na ziemniaki. Za 5 minut ziemniaki będą gotowe, żeby je odcedzić, więc jest to dobry czas, żeby przygotować śmietanę, bo za chwileczkę ponownie będziemy je dusić w śmietanie. Do miski wlewam śmietanę, to jest 30. I będę wkrajał zieleninę. Zobaczcie, mam garść pięknie pachnącego lubczyku. Dzisiejszy obiad opiera się na zieleninie. Pięknie pachnie. Do tego wkroję trochę szczypiorku. Dodam również porządną porcję pachnącego koperku, bo młode ziemniaki bez koperku to po prostu nie istnieją. No i mały pęczek, taki, żeby po prostu było natki pietruszki. To prawie jak chłodnik w tej miejsce wygląda, ale to nie jest chłodnik. Teraz dodam trochę soli i trochę czarnego, świeżo roztartego pieprzu. Dobrze wymieszajmy. Dwie minuty. Pozbyłem się praktycznie wszystkiej wody i teraz wlewam śmietanę z zieleniną. Właśnie dlatego ziemniaki miały być ugotowane takie, wiecie, nie do końca, bo one teraz dojdą razem ze śmietaną i zieleniną. Będę je dusił na ogniu do całkowitej miękkości. Musimy po prostu sprawdzać. W tym czasie śmietana powinna zgęstnieć. Śmietana zredukowała się o prawie połowę, więc czas dodać łyżkę masła. Nada naprawdę wspaniałego smaku. Przemieszajmy. Potrzymam jeszcze na ogniu jakieś kilka minut i mój obiad będzie gotowy. Ziemniaki wyglądają naprawdę wspaniale. Sos zrobił się gęsty, to znaczy śmietana zrobiła się gęsta, maślana. Coś wspaniałego.
I teraz troszkę surówki. I tak jak wspominałem, do tego obiadu idealnie pasuje sadzone jajko. Ja jego robił nie będę, zrobię sobie za chwilę, jak już wszyscy domownicy będą przy stole. A więc spróbujmy. Ziemniaki są, spójrzcie, kremowe. To jest mistrzostwo świata. Idealnie przyprawione. I ta zielenina. Wow. No i jeszcze chrupiącej surówki. Wow. Lekki, pyszny obiadek. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. I korzystajmy z tych wszystkich młodych, świeżych warzyw, póki są, bo później to już nie mają tego samego smaku.